drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, gospodarzem tego miejsca, drodzy siostry i bracia, z panem prezesem i szanownymi, drogimi laureatami. Zwykle jest tak, że zaczyna się od pewnego wykładu, od pewnej teorii, a potem próbuje się ją odpowiednio zilustrować, a przykłady mają stanowić potwierdzenie głoszonych wcześniej tez. Ale mając na uwadze to, cośmy przeżyli w minionej godzinie, w minionych minutach, sprawia, że jesteśmy świadomi. Spotkaliśmy się z przejmującymi świadectwami, z prawdziwymi ilustracjami prawdy, tej prawdy, o której mówią dzisiejsze mszalne czytania. Można nawet odnieść wrażenie, że jakby właśnie na tę dzisiejszą uroczystość, na to dzisiejsze wielkie spotkanie, te czytania były specjalnie przygotowane, a one po prostu przypadają właśnie na dzisiaj, na środę 10. tygodnia zwykłego. Chrystus stawia się przed nami jako wzór tego, kto wypełnia prawo. To prawo jest niezmienne, pochodzi od Boga. Zawarte przede wszystkim i wyrażone w dekalogu, a pośród jego przekazań, w tym przykazaniu, które stoi chyba najbardziej na straży naszego człowieczeństwa. Nie zabijaj. Ale Pan Jezus mówi jednocześnie, że nie tylko przyszedł jako ten, kto jest strażnikiem niezmienności prawa, ale jako ten, który to prawo wypełnia. Bo wypełnieniem 5. przykazania dekalogu jest podwójne prawo miłości Boga i drugiego człowieka. Boga jako tego, który jest dawcą życia, od którego pochodzi wszelkie stworzenie. I drugiego człowieka, którego mamy kochać jak siebie samego. Całe życie Chrystusa jest jednym wielkim potwierdzeniem tego, że wypełnił prawo Starego Przymierza, co więcej, dopełnił je swoim nauczaniem, swoim życiem. Nie bez powodu 13. rozdział Ewangelii Świętego Jana, wprowadzający nas już w tajemnicę Paschy, czyli przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, zaczyna się stwierdzeniem, że On, Boży Syn, Jezus Chrystus, swoich do końca umiłował i dał nam siebie jako wzór, jak żyć, jak być prawdziwie miłośnikiem życia. Jednocześnie Chrystus przeciwstawia sobie dwie ludzkie postawy. Najpierw są ci, którzy próbują znosić Boże prawo w swoim postępowaniu. Więcej jeszcze, którzy próbują innych pouczać, jak te prawa Boże znosić. I druga grupa ludzi to ci, którzy wypełniają prawo i uczą innych, to prawo wypełniać. Szczególne napięcie między tymi dwiema grupami ludzi. Napięcie, które odnosząc do dzisiejszej sytuacji kulturowej i cywilizacyjnej najlepiej wyraził chyba święty Jan Paweł II Wielki, mówiąc i pisząc w swoich wielkich dokumentach o z jednej strony cywilizacji śmierci, a z drugiej o cywilizacji, czy jak później częstokroć mówił, kulturze życia. Jest to napięcie i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Także przejmująca ilustracja tego była w słowach, które słyszeliśmy, że lekarz najpierw mówił o dziecku, które się miało narodzić, a potem, kiedy stwierdzono, że są daleko idące wady latalne, to już nie było dziecko, to już było to coś. Te słowa oddają bardzo dogłębnie te dwa światy, które znajdują się dzisiaj w ogromnym zmaganiu wewnętrznym. I nieraz możemy upadać na duchu, widząc, jak cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego myślenia, naszego postępowania, naszego życia. Ale właśnie tym bardziej doceniamy świadectwo tych, którzy stoją na straży Bożego prawa, bo to Boże prawo jest po to, by stać na straży naszego człowieczeństwa. Bóg, dając swoje prawo, zwłaszcza podwójne prawo miłości, nie chciał człowieka utrapić i nie chciał pokazać, kto tutaj rządzi, mówiąc językiem współczesnym. On dał to prawo nam, zapisując głęboko je w naszych sercach, aby ono nas strzegło, gdy chodzi o samą istotę tego, co znaczy człowiek. Człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Gdzie są, gdzie znajdujemy te fundamenty, by trwać przy Bożym prawie, by odnosić się nieustannie do Chrystusa, bez którego, jak wielokrotnie powtarzał święty Jan Paweł II, człowiek nie jest w stanie zrozumieć samego siebie. I odpowiedź znowu na to daje czytany przed chwilą fragment drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, zaczynający się jakże fundamentalnym stwierdzeniem: dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Dzięki Niemu, bo On nas wprowadza w tajemnicę samego Boga, który, jak pisał święty Jan, jest miłością. A wchodząc w rzeczywistość Bożej miłości, jak nie żyć nadzieją i ufnością pokładaną w Bogu nawet w trudnych sytuacjach naszego życia. I tutaj otwierają się przed nami ogromne przestrzenie działania. Prawo, które było, niekiedy jest jeszcze także dzisiaj, formułowane w sensie negatywnym: nie wolno, nie można, daje bardzo określone pole działania. Niekiedy to pole jest bardzo zawężone, ale prawo, które wyrażone jest w sposób pozytywny, otwiera przestrzenie, dla których granic nie ma. A takim prawem jest prawo miłości. Genialnie wyraził to święty Augustyn, pisząc: kochaj i czyń, co chcesz. Bo jeżeli kochasz, to nie ma dla ciebie granic miłości. Życie jedynie będzie ci coraz to nowe, w sposób nowy, niekiedy zaskakujący, nieraz domagający się ofiary, będzie pokazywać, jak tę miłość w sposób prawdziwie wolny urzeczywistniać, budując w sobie i wokół siebie cywilizację miłości. Ta możliwość takiego kochania, takiej przestrzeni miłowania, dla której nie ma granic, jest, jak słyszeliśmy, z Boga. Ona jest z Boga, nie z nas. I dlatego dzięki Bogu możemy stać się sługami nowego przymierza. Przymierza miłości. Przymierza miłości ofiarnej, niekiedy domagającej się wielkiego poświęcenia, ale jakże głęboko nas wewnętrznie scalającej. I dlatego, jak pisze dalej święty Paweł, jest możliwe posługiwanie ducha i posługiwanie sprawiedliwości w naszym życiu. To wszystko cieszy się chwałą, która trwa. Ludzka chwała przemija. Doskonale wiemy, jak ona jest zmienna i koniunkturalna. Jak z dnia na dzień można być tej chwały pozbawionym. Ale ci, którzy budują swoje życie i życie innych na Bożej miłości, już uczestniczą w tej chwale Boga, która trwa teraz i na wieczność całą. I to jest źródłem naszej nadziei. Jesteśmy w ten sposób salwi, już ocaleni, już zbawieni tą nadzieją, która ma w sobie ogromną moc, ponieważ ona trwa, a jej trwanie jest z Boga. Rozważamy te prawdy, które jakże przejmujące potwierdzenie znajdują w tym, co mogliśmy przeżyć jeszcze tak niedawno. I dziękujemy Bogu, że powołuje takich ludzi, zatroskanych o to, aby żyć na sposób Chrystusa. Życie niekiedy trudne, ale jakżeż wiele dającym siły tym, którzy Chrystusowi zawierzyli do końca i którzy tym swoim zawierzeniem pociągają innych, dodając im odwagi, nie zniechęcając, ale dźwigając wzwyż. Tę prawdę będziemy za chwilę przeżywali w Eucharystii. Prawdę o Bogu, który jest miłością. Prawdę o Chrystusie, który wydał swoje ciało dla zbawienia świata i który przelał swoją krew na odpuszczenie grzechów, po to, abyśmy mogli obdarza się najpiękniejszym pozdrowieniem i życzeniem. Pokój Chrystusowy niech będzie z wami. Po to, abyśmy mogli po raz kolejny z wielką ufnością zbliżyć się do Bożego stołu i karmić się Chrystusowym ciałem na to życie, które jest, które przemija i które w nas otwiera ogromną przestrzeń wieczności.